Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Pierwszy wypad w 2023 roku. Godzina 5:02. Czas wyruszać na wykopki. Słaba pogoda jest i możliwe, że wybiorę się do lasu, bo deszczyk mocno pada i póki co będzie mała zmiana planu. Zobaczymy, jak jutro będzie z pogodą. Jak będzie lepiej, to zostanę w Chorowle, jak nie, to znów wyskoczę do lasu. A tymczasem jadę po znajomych, którzy będą ze mną kopać dzisiejszego dnia. Dotarłem już na miejsce. Miało być pole w Chorodle, ale niestety deszcz troszeczkę pada, więc przyjechaliśmy ze znajomymi do lasu. Rozpoczęliśmy poszukiwania. Ustawiłem sobie częstotliwość 15 kHz i czułość wykrywacza jest ustawiona na 24. Spróbuję na 25 i zobaczymy, co dzisiaj uda się wykopać nam trzem. I w międzyczasie będziemy sprawdzać, jak ten maluch, czyli ta eksterka, będzie sobie radziła przy sygnałach, które namierzą te mocniejsze wykrywacze, czyli Equinox 800 i 900. I jak to w lesie, pierwszy fancik na początek, kawałek odłamka z jakiegoś szrapnela, kawałek żelaza. Znalazłem teraz monetkę. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że to będzie jedna, druga kopiejki. Nie, to będą dwa grosze z drugiej RP. Taka oto monetka w środku lasu. Lubię takie monety. Chyba najbardziej. Proszę bardzo. Pierwsza moneta w tym roku, dwa grosze. Kolega coś namierzył 800. Poznajecie tą 800 legendarną? To już nie jest moja 800, tylko kolegi. Zabrał mi ją. A ja teraz X-terko sprawdzę ten sygnał. Zobaczymy, czy X-terka dała radę. Ok. Jest sygnał. Zaraz sprawdzimy, co to tutaj było. Momencik. Chyba już jest na wierzchu. Dzisiaj nie mam szczoteczki, bo nie wziąłem szpeja. A szpeja nie brałem dlatego, że dzisiaj chodzę z X-terką, a nie z moim Equinoxem. Ale to nic. Coś mam małego. I jest moneta. Moneta. Co to może być? 10 groszy z drugiej RP. O, super. Proszę bardzo. Taka malutka monetka. Głębokość z 15 cm. Proszę bardzo. Namierzona Equinoxem, a X-terka widziała tą monetkę. Testy prosto z lasu. Znalazłem jakąś monetkę.
taką malutką, zieloniutką. Ciekawe co to jest. Chyba jedna, druga kopiejki. Tak. Tym razem tak. Ale rocznik niewidoczny. Proszę bardzo. Kolega 900 coś znalazł. Zaraz sprawdzę XR-ką. Jest ładny sygnał. Już jest na wierzchu. Coś mam, jakąś igłę. Jakaś igła jest. Co to może być? Ale to chyba będzie coś starszego. Tak mi się wydaje. Coś starszego chyba. Może brąz jakiś? Zaraz będę wiedział, wyślę SMS-a tylko w jedno miejsce. Mam kolejny sygnał. Coś wyszło chyba. Tak. Dużo odłamek. Od jakiegoś zapewne szrapnela, bo tutaj dużo ich waliło w to miejsce. Głębokość 20 cm. Kolejna moneta znaleziona. Zobaczymy co to jest. Znów druga RP. I znów 2 grosze. A rocznik który? Była to moneta na głębokości około 10 cm. Trzeci albo 35 rocznik. Ale tak czy tak super monetka. Proszę bardzo. XR-ka kosi. Jest i kolejna monetka. Ciekawe co to będzie. No nie mówcie. Trzecia dwugroszówka z drugiej RP dzisiaj. Druga RP dzisiaj rządzi na tym wypadzie. Jeżeli chodzi o fantę oczywiście. Teraz taki wielki odłamek namierzyłem XR-ką. Proszę bardzo. Kawałek jakiejś wielkiej łuski musiał być. 120, chyba większy, 150. Z 1,5 kilo złomu. Teraz robimy sobie małą przerwę na obiad. Na pniaczku. Kolega z 800 i cewką 15 namierzył jakiś głęboki sygnał. Troszeczkę odkopał. Dobra, ja sprawdzę teraz XR-ką. Czy ma zasięg. Jest. Głębokość jakieś prawie 2 sztychy. O, coś jest. Coś jest. I chyba widzę, co to jest. Tutaj wypadło coś zielonego. O, zapał jest. Mam grzybek. Dzięki. A to dla ciebie, bo ty go namierzyłeś. Ja go tylko wykopałem. Grzybek i to chyba hazecik będzie jakiś. No,
gdzieś tutaj powinny być jakieś symbole. Tak czy tak, głębokość 40 cm i wyszedł taki kolorek. Xterka poradziła sobie bez problemu z namierzeniem tego. 800 znów coś namierzyła. Kolega dzisiaj nie chce wystąpić w filmie, bo mówi, że dzisiaj nie jest fotogeniczny, ale obiecał, że w kolejnym wystąpi. Trzymam za słowo. Dobrze. Wysoko na skali, 92. Zaraz sprawdzimy, co to może być. Już wyszło. Gdzieś w tej kupce. Mam to w dłoni. Chyba kawałek pierścienia będzie, tak mi się wydaje. Tak, kawałek pierścienia wiodącego, ale spory taki. Proszę bardzo. Mam ciekawy sygnał. 42 na skali. Zobaczymy, co to będzie. Bardziej z tej strony. Już wyszło. Łuseczka z Mosinka. Pierwsza dzisiaj. Kończymy dzisiejsze poszukiwania. Zaczęło coraz bardziej wiać i padać deszcz, więc zawijamy się. Trochę fantów udało się wykopać, a więc tymczasem zapraszam na podsumowanie i omówienie dzisiejszego wypadu. Dotarłem już do domu, a więc można zaczynać podsumowanie. Jak widzicie, w trzech udało nam się troszeczkę pokopać tych fantów. Są zapalniki, takie duże, dwa nawet praktycznie kompletne. Ten troszeczkę rozwalony, ale generalnie to jest też troszeczkę inny wzór. Tutaj taki mały hazecik, element zapalnika. Tutaj też jakiś element zapalnika. Pierścienie wiodące i kawałki zapalników. Łuseczki karabinowe w różnych stanach. Jeden czubeczek, kuleczki ze szrapnela. Co tam dalej mamy? Jakąś jedną monetę nieczytelną znaleźliśmy. Również druga RP kolegom wychodziła, tylko że 5-groszówki wyszły, 3 2-groszówki, 10-groszówka, 1/2 kopiejki i 2 monety 3-kopiejkowe. Do tego mamy 3 guziczki, Rosja Carska Piechota, tutaj jakiś polski guzik, ale to raczej PRL będzie, Bożelek bez korony i groszek niemiecki. I na sam koniec zostawiłem ten przedmiot. Okazuje się, że prawdopodobnie jest to proste narzędzie. Możliwe, że to jakiś przekłuwacz z patyną ogniową. Raczej to będzie zabytek archeologiczny, który już został zgłoszony. I takie to fanciki udało nam się wykopać. Jak widzicie, sporo tego było i warto było pojechać nawet w tym deszczu. Tyle by było, jeżeli chodzi o fanty. Wracając do Xterki Pro, chodziłem, jak wcześniej podawałem na filmie, tryb szukania pole 1. Czułość maksymalna była. Wykrywacz się w ogóle nie wzbudzał. I tylko reagował na konkretne fanty.
Odnośnie fantów, porównując X-terkę do Equinoxa, przy 20 próbach, przy 4 próbach X-terka nie dała rady. Po prostu Equinox jest mocniejszy wykrywaczem, to nie ma co porównywać. Ale i tak sobie dawała radę, bo 16 sygnałów zlokalizowała prawidłowo, więc brawa dla niej. Jeżeli chodzi o czułość podczas takiego dnia, gdy było bardzo wilgotno, dużo wody, w sumie ciągle ten deszcz padał, nawet będąc w lesie wszyscy przemokliśmy, więc super sobie dawała radę X-terka. Dyskryminacja na wykrywaczu mniej więcej była cały czas ustawiona na 8, tam nic nie zmieniałem, więc takiego drobnego metalu nie kopałem, tylko jak widzieliście takie duże żelastwo. Skala identyfikacji w tym wykrywaczu jest tak samo ustawiona jak w Equinoxach 700 i 900, czyli tej nowej generacji. Szersza skala na 100 punktów bardzo przyda się przy identyfikacji różnych kolorów. Cewka 12 cali dobrze sobie radziła na tych poszukiwaniach, więc na początek jako taki zestaw startowy jest idealna. Można szukać monet, jakieś militarki i wykrywacz z tą konfiguracją nadaje się do różnych eksploracji i ten wykrywacz dedykowałbym osobom, które już posmakowały tej pasji poszukiwań, ale chciałyby sobie troszeczkę popstrykać w wykrywaczu i mieć większą możliwość regulacji wykrywacza. Jeżeli chodzi o ergonomiczność, wykrywacz jest bardzo przyjemny w użytkowaniu. Rączka wygodna, podłokietnik, dobrze wyważony, nie jest bardzo ciężki, bo waży tylko 1,3 kg, więc w sumie bardzo nawet leciutki jest. Solidnie wykonany, no i wiadomo, wygląda jak taki mały Equinox. Ja bym go nazwał Equinox, taką wersję roboczą temu wykrywaczowi nadałbym jakiś Equinox 500, 580, coś takiego. Ocena ogólna wykrywacza bardzo dobra. Według mnie najlepszy wykrywacz, jeżeli chodzi o zakres cen, do 2000, a niektóre wykrywacze do 3000 to będą drżały przy ich sterce, więc polecam wszystkim ten wykrywacz. Jak widzicie, dobrze się sprawdził. Kolejny filmik z X-terką zapraszam już w tym tygodniu. Prawdopodobnie w piątek wrzucę na YouTube'a i zobaczycie, jak X-terka sobie radzi na polu w jeszcze trudniejszych warunkach meteorologicznych. Tam to była masakra, ale to już za kilka dni zobaczycie. Ale wiadomo, las swoją drogą, pole też wyzwanie jest dla tego wykrywacza, dlatego testy robiliśmy i troszeczkę w lesie i w polu. Tak wyglądał test X-terki w terenie, a tymczasem pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do Was, cześć!